Witam serdecznie. Chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć, nazywam się Mateusz Walewski, to widać na slajdzie. Jestem głównym ekonomistą Banku Gospodarstwa Krajowego i chciałem Cię Państwu opowiedzieć troszkę o sytuacji gospodarczej globalnej i z tego punktu widzenia, jak wygląda polskie szanse, polskie wyzwania, polskie zagrożenia. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa ciekawy kawałek wiedzy o Polsce, a też przy okazji nawet w dużej mierze o gospodarce światowej i tego, co nas czeka i z czym się musimy mierzyć. Na początku dobra informacja i pewnie jedna z ostatnich naprawdę takich super dobrych informacji, którą mam w czasie tej prezentacji, to jest taka, że i to pewnie Państwo wszyscy wiedzą, to też czujemy w jakimś sensie, w większości idąc do sklepu, czy rozmawiając z ludźmi, czy patrząc na rynki pracy, że gospodarka, tu patrzymy na dane europejskie, strefy euro, amerykańskie, generalnie wychodzi z kryzysu dużo szybciej niż myśleliśmy jeszcze kiedyś, znaczy z takiego kryzysu pandemicznego czysto. Było to załamanie oczywiście na początku 20 roku, na wiosnę 20 roku, bardzo silne gospodarcze, które na tych wykresach widać. I potem mieliśmy bardzo szybką odbudowę i tak naprawdę w tej chwili gospodarka jest już na takiej ścieżce, powiedziałbym, przedpandemicznej. Ale oczywiście to, że na tym też zresztą tak samo, to jest kolejny wykres pokazujący gospodarkę polską, tym razem wzrost PKB, tamto była produkcja przemysłowa, tu mamy wzrost PKB w Polsce na tle Unii Europejskiej, też z tym ostatnim okresem też widać ten, tak, na tle Unii polska gospodarka rosła coraz szybciej, wolniej, że tak powiem, spadła, mniej spadła w trakcie pandemii. I teraz rośnie też bardzo szybko, podobnie jak miało to miejsce, jak ma to miejsce właściwie wszędzie dookoła, może poza gdzie te problemy są większe, poza krajami południa Unii Europejskiej, południa strefy euro. Generalnie na świecie odbicie jest bardzo szybkie. No i oczywiście to się nie obeszło bez kosztów, prawda? Znaczy ta odbicie i to, że gospodarka nie jest w recesji po takim lockdownie, to nie jest naturalna jakaś siła do odbudowy gospodarki. To zawdzięczamy temu, że państwa, że wydatki budżetowe bardzo silnie wzrosły, że mieliśmy bardzo silne, mówiąc językiem takim potocznym, drukowanie pieniędzy, czyli skupowanie pewnych aktywów, głównie obligacji skarbów różnych państw przez banki centralne, a także bardzo silne wsparcie innego rodzaju, wsparcie dla finansowania się sektora prywatnego w różnych krajach. W różnych krajach to było różnie, natomiast wszędzie właściwie skutkiem tego, co się stało, był wzrost długu. I to specjalnie nie mówię długu publicznego, dlatego że na tym obrazku macie Państwo zarówno dług prywatny, jak i dług publiczny. Dług prywatny to są te czerwone słupki, dług publiczny to są te pozostałe reszta, szare słupki. To są globalne, środkowa linia to jest Polska, a reszta to są wartości globalne, przepraszam. I widzą Państwo, że w Polsce też mamy wzrost długu taki skokowy tutaj na przełomie XX roku, ale generalnie na świecie ten wzrost jest bardzo silny. Jak widzą Państwo, generalnie nieco szybciej rośnie dług prywatny, tak na publiczny, no a też rośnie dług prywatny. I to się rozkłada, jeżeli spojrzymy na takie wykresy w największych gospodarkach na świecie, to się rozkłada bardzo równo. My w takim polskim, czy nawet europejskim dyskursie mówimy głównie o tym, że skutkiem pandemii, jakby kosztem tego, że tak szybko z tej pandemii wychodzimy gospodarczo, jeżeli chodzi o wzrost,
jest wzrost długu publicznego, a proszę zobaczyć, że jeżeli spojrzymy na taką relację długu prywatnego i długu publicznego osobno do PKB i zobaczymy, jak ona wzrosła pomiędzy końcem 2019 roku, czyli ostatnim okresem przedpandemicznym, a pierwszym kwartałem 2021 roku, to proszę zobaczyć, że tak naprawdę ta czerwona linia pokazuje równy wzrost obu długów, prawda? To jeżeli Państwo zobaczą, to na przykład w takiej Francji, to ten dług prywatny tak naprawdę, jeżeli chodzi o relację do PKB, wzrósł bardziej niż publiczny, prawda? Chodzi o świat, to też jesteśmy po tej prawej stronie tej linii, gdzie ten, czy poniżej, po prawej stronie, która oznacza, że ten dług prywatny rośnie bardziej niż publiczny. Dlaczego? Dlatego, że w bardzo wielu krajach ta pomoc dla gospodarki polegała w dużej części na tym, że mieliśmy albo jakieś gwarancje rządowe, które pozwalały zaciągać dług, albo wprost kupowanie przez Narodowy Bank długu też prywatnego. Przez Europejski Bank Centralny skupuje część obligacji też korporacji wielkich, które są oczywiście długiem prywatnym. Tak samo rząd amerykański skupuje też część prywatnego długu. Znaczy nie rząd, tylko Fed, Narodowy Bank Ameryki. Także tutaj widać wyraźnie, że to się rozkłada bardzo różnie i tak naprawdę dość równo. Tak? Ten wykres globalny jest tutaj gdzieś po środku. Proszę zobaczyć, co jest w Polsce. Tak samo tu obawiamy Czechy. Polska to jest to kółeczko po lewej stronie najbardziej, które oznacza, że w Polsce tak naprawdę cały wzrost długu wzięło na siebie państwo. To wynika z bardzo wielu uwarunkowań. Pytanie, czy w ogóle w Polsce by się udało nakłonić firmy i banki do udzielania długu, to jest jedna rzecz, ale też jest tak, że po prostu z założenia większość tego wzrostu długu, większość tego finansowania przestoju gospodarczego w Polsce wzięło na siebie państwo. I to jest coś takiego, o czym też rzadko wspominamy. To jest bardzo specyficzna, jak Państwo widzą, cecha polska, także właściwie nie mamy wzrostu długu prywatnego, no poza może Czechami właśnie, tylko mamy wzrost bardzo wyraźny długu publicznego. Jeżeli spojrzymy sobie na jakieś dane takie bardziej szczegółowe, na przykład dotyczące zadłużenia przedsiębiorstw polskich, to się okazuje, że w pandemii to ono w ogóle spadło bardzo wyraźnie, a po prostu depozyty, tak? Te pieniądze, które przedsiębiorstwa dostały w formie takich quasi dotacji tak naprawdę od Polskiego Funduszu Rozwoju zostały bardzo duże części umieszczone w bankach jako taki środek przeczekania, w związku z tym albo zostały nimi spłacone kredyty wcześniejsze. W każdym razie rzeczywiście tutaj państwo wzięło na siebie to, państwo, czyli wszyscy my, tak, wzięliśmy na siebie ten koszt przetrzymania gospodarki w takiej hibernacji i utrzymania przede wszystkim rynku pracy, tak, w Polsce właściwie w czasie pandemii prawie że nie wyszło bezrobocie, bezrobocie rejestrowane zbiło się lekko powyżej 6%, ono jest poniżej 6%. W bardzo wielu krajach ten wzrost bezrobocia był bardzo silny. Więc to jest taka bardzo istotna, specyficzna polska cecha. No ale jaki jest koszt globalny, już znowu wracam do gospodarki globalnej, trochę odchodzę od Polski, idziemy globalnej, ale też Polski, pokazuje Państwu inflację. Tak? Co się stało? Znaczy, ponieważ banki zaczęły skupować dług, między innymi dlatego, tam są też wiele innych powodów inflacji, o których może mogę za chwilę powiedzieć troszkę, powiem na pewno, to mamy po pandemii ma bardzo, bardzo silny wzrost inflacji. Proszę zobaczyć, te wykresy pokazują inflację, ten lewy wykres pokazuje inflację, taką podstawowy miernik inflacji, to się nazywa CPI, czyli indeks cen konsumenckich, czy taki średni ważony indeks koszyka zakupowego, który kupują generalnie mieszkańcy, kupują konsumenci. Nie tylko chodzi o takie zakupy spożywcze, chodzi o wszelkie zakupy, łącznie z prądem, benzyną i tak dalej, prawda? To tutaj widać wyraźnie, że ta inflacja, też czarny wykres to jest Polska, ta inflacja w Polsce rzeczywiście rośnie szybciej, zaraz powiem dlaczego, ale we wszystkich krajach generalnie, Węgry, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, ale też gdybyśmy spojrzeli na wykresy podobne dla USA, Niemiec, to byłyby one bardzo podobne, jeżeli chodzi o ich kształt. Tak? Mamy teraz bardzo silny wzrost inflacji właściwie wszędzie na całym świecie. I to on wynika z bardzo wielu przyczyn. No po pierwsze jest właśnie z tej takiej monetarnej przyczyny, tak? Takiej, że rzeczywiście mamy teraz bardzo dużo wolnego pieniądza na rynku.
Po drugie, dlatego, że mamy to bardzo silne wzrosty cen energii, które mają bardzo wiele przyczyn. Od tego, że mieliśmy, nie wiem, srogą zimę w Europie na przykład, został opróżniony na magazyny gazu, a dostawca rosyjski go nie do końca dostarczył, więc to jest też powód polityczny, ale mieliśmy też zatrzymanie inwestycji w pandemii, nie wiadomo było, jaki będzie popyt, jakie będą ceny energii, jak długo trwa pandemia, mieliśmy wstrzymanie pewnego rodzaju inwestycji, wstrzymanie zakupów i też mamy po prostu niedobory wszelkich surowców energetycznych na rynku, a też to, że mamy generalnie długookresowy trend, taki długookresowy, mówię, liczony w 5-10-leciach wzrostu cen energii, która jest spowodowana tym, że musimy jako świat przejść transformację klimatyczną, tak? I to będzie nas kosztowało przechodzenie na odnawialne źródła energii. Oczywiście będzie też wpływało na ceny energii, a to one będą wpływały na podwyższenie inflacji. Akurat tego wzrostu ostatniego to bym z tym nie łączył, tylko raczej właśnie z tymi krótkookresowymi czynnikami dotyczącymi po prostu chwilowych niedoborów surowców energetycznych, różnych przyczyn, a także te ceny rosną z powodu bardzo silnych problemów w tak zwanych łańcuchach dostaw. Mamy bardzo silne problemy, też wynikają one z pandemii, wynikają one z wstrząsu pandemicznego. Mamy bardzo silny wzrost kosztów transportu, mamy lockdowny też w portach różnego rodzaju, w Chinach szczególnie, które utrudniają dostawy. Mamy też bardzo poważne problemy w produkcji pewnych podzespołów, bardzo ważnych dla nowoczesnej gospodarki, chodzi o półprzewodniki, chipy, które są właściwie we wszystkich urządzeniach, które na co dzień używamy, od samochodów po pralki, po lodówki, i w tej chwili tych urządzeń po prostu nie ma, to też podnosi ceny w oczywisty sposób, bo jak nie ma podaży, to ceny rosną. W związku z tym mamy bardzo wiele czynników, a jeszcze mieliśmy kiepskie zbiory w ostatnim roku, więc też mamy ceny wzrostu żywności. Naprawdę wszystko składa się na to, że ta globalna inflacja rośnie. Ale w Polsce, zobaczcie, to jest ten prawy wykres. W Polsce mamy taki wykres takiej kategorii, po angielsku recreation personal care, to jest taka kategoria inflacji, która zależy od kosztów pracy w największym stopniu. No to takie proste usługi, fryzjerzy, prawda, kosmetyczki, tego rodzaju usługi dla ludności najprostsze. I proszę zobaczyć, że ten poziom inflacji, poza tam ostatnim jakimś wybuchem tej inflacji na Słowacji, ta zielona linia w górę wystrzeliwająca, ale myślę, że tu jest jakaś zmiana metodologiczna, więc na to proszę nie patrzeć, nie sprawdziłem tego jeszcze. Natomiast zobaczcie, ten poziom inflacji w Polsce, tej właśnie takiej zależnej od płac, zależnej od sytuacji na rynku pracy, która w Polsce po prostu jest bardzo dobra i to ona pozwala na wzrost płac, prawda? Mamy niedobór pracowników w Polsce. Ten poziom inflacji, czyli wzrostu, który wynika wprost ze wzrostu płac, jest w Polsce, jeżeli chodzi o kraje naszego regionu, Słowacja, właśnie Węgry, Czechy, Bułgaria, jest najwyższy od jakiegoś czasu. Proszę zobaczyć, ta polska linia, ta czarna polska linia rośnie najszybciej już nie w pandemii, ale też dużo wcześniej, prawda? W związku z tym tutaj to wyraźnie widać tą dobrą sytuację na polskim rynku pracy, dobrą z punktu widzenia pracownika, a gorszą z punktu widzenia pracodawcy i silny wzrost płac, który też przekłada się na inflację. Tylko ten poziom inflacji w Polsce jest nieco wyższy niż gdzie indziej, w ogóle mnie nie dziwi, tak? Bo mamy nie tylko te globalne uwarunkowania inflacyjne, ale też mamy po prostu lokalne sytuację na rynku pracy, która jest taka jaka jest, bardzo dobra, bardzo niskie bezrobocie, bardzo wielu miejscach niedobór do pracy. No i tutaj mieliśmy też reakcję, już tak ostatnio w Polsce był bardzo silny wzrost stóp procentowych, który był niespodziewany dla rynku, bo jeszcze niedawno było Narodowy Bank Polski ustami swojego prezesa twierdził, że stopy procentowe w Polsce nie będą rosły co najmniej do połowy przyszłego roku, a już mieliśmy wzrost od minimalnego poziomu 0,1% do w tej chwili 1,25% w ciągu dwóch podwyżek bardzo wysokich. Więc też ta reakcja już na tą inflację wyjątkowo wysoką w Polsce jest. Pytanie brzmi takie, czy ta inflacja jest tylko zjawiskiem tymczasowym, postpandemicznym, wynikającym z zaburzeń różnego rodzaju, o których mówiłem, czy jest czymś trwałym? No tutaj jest to jest pytanie, na które
nie ma jednej odpowiedzi, nikt nie zna odpowiedzi, są dyskusje, jeżeli słuchamy dyskusji teraz ekonomistów globalnych, czy dyskusji nawet na poziomie centralnych banków państw takich jak Stany Zjednoczone, czy Unia, czy strefa euro, to naprawdę jest bardzo wiele różnych zdań na temat, jaki jest charakter tej inflacji, tak? I też my taką mamy te reakcje banków centralnych, no bo jednak jest obawa coraz silniejsza, że na przykład z racji właśnie na ten długookresowy proces wzrostu cen energii, czy po prostu na to, ile dodatkowych pieniędzy wyprodukowaliśmy w ramach tak zwanego luzowania ilościowego, czyli zakupów przez bank centralny obligacji głównie publicznych, że ta inflacja może mieć charakter bardziej długotrwały, prawda? W związku z tym to pokazuje akurat indeks cen stali, które akurat wróciły prawie że, ale też no, są w tym trendzie wzrostowym od dość dawna, czy indeks cen gazu ziemnego, który nie wrócił do poziomu sprzed pandemii, też po tym bardzo silnym wzroście. Natomiast my po prostu tego nie wiemy. Tak? Te wykresy pokazałem tak trochę Państwu, ilustrując, że mamy takie miejsca przed stal, gdzie te ceny już wracają, mamy takie jak gaz, gdzie nie wracają, tak? I w bardzo wielu miejscach tak to obserwujemy, taką sytuację obserwujemy i tak naprawdę ja Państwu i ekonomiści mają swoje zdanie. Moje zdanie jest takie, że ta inflacja będzie podwyższona przez jakiś czas, nie aż taka wysoka jak teraz. I globalnie i w Polsce, że ona tam wróci do gdzieś w Polsce do pewnie 3-4%, ale do poziomu 2,5 czy nawet 1, który ostatnio obserwowaliśmy, nie wróci. Tak samo będzie najprawdopodobniej na całym świecie. Mam tylko nadzieję, że nie będzie po prostu wyższa, że te procesy rzeczywiście nie są aż tak silne, które powodują wzrosty cen. No to jest moje zdanie. Natomiast każdy ekonomista, z którym Państwo się spotkali, a którego Państwo byście słuchali gdzieś w radio, w telewizji, czytali w prasie, powiedziało Państwu najprawdopodobniej na temat tego, co będzie z inflacją za rok, za dwa, troszkę co innego. Teraz już w ogóle trochę zmieniam temat, bo chciałem trochę powiedzieć o Polski, właśnie Polski. Tak? Teraz mamy ten problem z inflacją. Tego problemu no, nie rozwiążemy. Mamy problem łańcucha dostaw. Zobaczymy, co będzie. Tak? Teraz jest kwestia, co mamy z tym zrobić, jak tutaj w krótszym i dłuższym okresie Polska ma się do tego odnieść. W Polsce bardzo silnym takim motorem gospodarczego wzrostu jest eksport. Widzą Państwo tutaj wykres polskiego eksportu i polskiego importu, to widać wyraźnie na przestrzeni lat, prawda? Obie te linie bardzo silnie rosną, oczywiście są bardzo się zależne, bo każdy eksport tak naprawdę pociąga za sobą odrobinę importu. Polski eksport jest dość importochłonny, ktoś tak nazywa fachowo. I w związku z tym ten eksport nam bardzo pomaga, tak? To jest coś, co to jest szczególnie w kryzysie. Zawsze eksport Polski, w rezultat polskiej wymiany handlowej, eksport netto pomaga nam te kryzysy przeżywać. Po 2008 roku, kiedy dzięki tak naprawdę eksportowi nie mieliśmy spadku PKB jako jedyny kraj w Europie. I tak samo w tym roku ten eksport, ta kontrybucja eksportu do PKB była bardzo wysoka w kryzysie, co Państwo widzą tą przewagą tej czerwonej linii, czyli eksportu na tym górnym wykresie nad importem, tą szarą linią, że to różnica między tymi liniami oboma jest na tym dolnym wykresie, prawda? Widać, że w pandemii ta różnica była bardzo duża, gdybyśmy ten wykres poprowadzili dalej w tył, to ona była najwyższa w ogóle w historii kiedykolwiek. Myśmy w tym roku, w tym okresie pandemicznym doświadczyli największej jego nadwyżki handlowej w historii Polski od początku 1989 roku. Więc ten eksport dla Polski jest bardzo ważny. Oczywiście jest on tak cała polska wymiana handlowa, eksport i import to jest mniej więcej połowa polskiego PKB. To są naprawdę wielkie znaczenie dla Polski. No i teraz dlaczego ja o tym Państwu mówię? Dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my eksportujemy głównie do Europy, głównie do Niemiec, głównie do tych krajów, które są tutaj na czerwonej mapce po lewej stronie, czerwone na mapce po lewej stronie. Widzą Państwo słupki, prawda? Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, to są główni partnerzy eksportowi. Ale jak spojrzą Państwo na niemieckie
na niemiecką strukturę eksportu, to widzą Państwo, że tak naprawdę ten eksport niemiecki zależy od całego świata. Tak? Niemcy eksportują cały świat, Niemcy eksportują też dużo do Europy, ale eksportują też do Chin, które są trzecim partnerem handlowym, a najwięcej do USA, które jest ich pierwszym partnerem handlowym, prawda? W związku z tym, a polski eksport to jest w bardzo dużej części element niemieckiego eksportu potem, tak? Polacy eksportują półprodukty dla niemieckich koncernów, głównie samochodowych, ale nie tylko, i one potem wyjeżdżają na cały świat. Dlatego to, co się będzie działo w Polsce w najbliższym czasie, jest bardzo silnie uzależnione od tego, jakie są wyzwania dla gospodarki globalnej, bo jeżeli gospodarka na przykład chińska zaczyna siadać w jakimś momencie, to odczujemy na równi z Niemcami, tak? A Niemcy odczują to bardzo. Możemy trochę mniej, ale też w bardzo istotny sposób. Jeżeli sytuacja amerykańska będzie bardzo podobnie. Więc jakie są te no, przepraszam, bardzo, bo jeszcze jeden, wygryzam inny troszkę. To jest też co o czym rzadko się mówi w Polsce, mówiąc o wymianie handlowej, dlatego ja to często pokazuję i powtarzam o tym w różnych bardzo gremiach. Niby to wszyscy ekonomiści to wiedzą, ale też rzadko o tym mówią, a tak zwana publika, nie ekonomiści, nieprofesjonalny świat gospodarczy o tym wie dużo rzadziej. To jest to, jak dużą rolę w polskim eksporcie, w polskim bilansie rachunku bieżącego, tak zwanym, to jest więcej niż eksport do Rubinę, odgrywają usługi. Tak? Proszę zobaczyć, że że ten bilans obrotów bieżących, to, że my więcej do Polski, więcej tak naprawdę w suma summarum więcej eksportujemy w ostatnim czasie niż importujemy, w całości dóbr i usług, wynika oczywiście po części z tej części dóbr, ale zobaczcie, taką stabilną, stale rosnącą częścią tego bilansu handlowego, to na tym czasem te czerwone słupki na wykresie, to polskie usługi. Jakie my usługi eksportujemy? To są usługi, na przykład największy udział w tych usługach polskich ma transport kołowy, transport samochodowy, w takim najlepszym okresie, nie wiem jak jest w tej chwili, ale w takim najlepszym okresie dla polskich firm przewozowych, Polacy przewozili na przykład 1/3 dóbr między Niemcami a Francją, więc mieliśmy niebagatelny udział w przewozach poza naszego kraju nie dotykały. Jeżeli byśmy spojrzeli na strukturę tych czerwonych słupków, tej nadwyżki bilansu usługowego, to więcej 1/3 tej nadwyżki to jest transport, usługi transportowe. Ja tym, dlatego tak mówię szeroko, bo ja o tym trochę, do tego się będę trochę odnosił potem. No ale szanowni, turystykę tam, prawda, jakieś usługi takie biznesowe, informatyczne, centra takie usług wspólnych, tak zwanych różnych korporacji wylokowane w Polsce, to też są duże jakby kawałki, ale one mamy nadzieję, są bardziej, oczywiście poza rustyką, która siadła, to te części jakby polskiego bilansu usługowego, tam też mamy pozytywny bilans, ale one są już bardziej stabilne i mniej narażone na jakieś ryzyka niż, mam nadzieję, ten transport kołowy, o czym za chwilę powiem. Więc to jest też pewnego rodzaju taka ciekawostka, tak, że jak istotne są dla Polski usługi. Natomiast przed gospodarką globalną, o której, tak jak mówiłem, dwa slajdy wcześniej, jesteśmy bardzo, bardzo od niej uzależnieni. Są w tej chwili takie wyzwania, nazwam takie wyzwania na teraz, tak, które są i postpandemiczne częściowo, i przedpandemiczne, ale nazwałbym je średniookresowymi, będę jeszcze mówił o megatrendach, na które musimy odpowiadać później, ale to są takie wyzwania na teraz, o których teraz czytamy najczęściej w jakiejś ekonomicznej prasie czy politycznej prasie, prawda? Znaczy, po pierwsze oczywiście wciąż nie będzie sytuacja pandemiczna, to jest oczywiste, nie jesteśmy zaszczepieni w dużej części, ale wciąż tutaj nie wiem, jak się będzie rozwijała sytuacja, więc to oczywiście jest takie ryzyko najszybsze, ale oni pewnie już powoli, mam nadzieję, będziemy zapominać. Inflacja, o której dużo mówiłem, tak? Inflacja, o której dużo mówiłem, jest problemem. No, wysoka inflacja oczywiście prowadzi do destabilizacji gospodarki, destabilizacji obrotów handlowych, do niepewności obrotów handlowych. Rzeczywiście, jeżeli ta inflacja okaże się długotrwała i okaże się wyższa niż
powiedzmy te 3-5% w Polsce, a nie wiem, 2-4 w Unii Europejskiej, czy nie w Unii, tylko w strefie euro chciałem powiedzieć, no to to będzie na dłuższą metę stanowiło problem. Oczywiście skłoni banki centralne do podwyżek stóp procentowych, czyli droższy kredyt. Ta inflacja może skończyć się tak, że jedynym sposobem na jej ugaszenie po prostu będzie jakieś nawet wywołana sztucznie, powiedziałbym, przez banki centralne wysokimi podwyżkami stóp recesja, bo będziemy musieli po prostu opanować. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Wszyscy taką z bankami centralnymi europejskimi, amerykańskimi łącznie mają taką nadzieję, ale jest to na pewno poważne wyzwanie na teraz, dlatego tyle o nim mówimy. Mamy poważne równowagi wewnętrzne, które mogą prowadzić do napięć bardzo różnych gospodarczych, politycznych. W Europie jest to głównie napięcie północ versus południe, zupełnie inna sytuacja w północnych krajach Unii Europejskiej niż południowych. Bardzo dobra sytuacja, szybko odbudowująca się gospodarka Niemiec czy Holandii i oparta na usługach z dużym bezrobociem, gospodarka, nie wiem, czy włoska, czy hiszpańska, czy grecka. To już kiedyś prowadziło do konfliktów takich czysto politycznych, ale też ekonomicznych w Europie i będzie, i szczególnie teraz w okresie pandemii, która zawsze wzmaga wszelkiego rodzaju, czy kryzysu, który wzmaga wszelkiego rodzaju konflikty, to jest oczywiście duży problem dla Europy. W USA mamy wyzwanie na rynku pracy. Bardzo wiele osób, które opuściły rynek pracy amerykański w czasie pandemii, nie wróciło na niego. Mamy bardzo silne zróżnicowanie płac, więc to jest wyzwanie, z którym Amerykanie mierzą się od bardzo dawna. Też oczywiście może prowadzić do niepokojów społecznych, do których to już prowadziło, tak, w Stanach, które już widzieliśmy. W Chinach jest bardzo poważne wyzwanie państwo versus korporacje. Tam trwa takie bardzo silne zacieślanie wiedzy, nie wiedzy, tylko władzy państwa nad korporacjami, które zarobiły wszystkimi korporacjami technologicznymi. To jest taka walka, która nie wiadomo jak się skończy. Na razie państwo jest górą, przejmuje, dyscyplinuje tak właścicieli, na przykład, nie wiem, Alipaya, tak, Jacka Ma, czy ratuje sytuację korporacji, które inwestują w nieruchomości. Natomiast no jest tutaj jest poważny problem i te Chiny też tak naprawdę nie są tak stabilne i czyste, jak nam się wydaje, bo też niewiele z Chin do nas dociera. To jest państwo, które wypuszcza dane takie, które chce i w takiej formie, której chce tak naprawdę, więc często nie wiemy, co się dzieje w Chinach. Kłopoty z dostawami, ceny energii, to już mówiłem, to jest wszędzie, właściwie poza Stanami być może na razie. Zadłużenie publiczne i prywatne, też mówiłem, to też może być problem, szczególnie tutaj południe Europy może być problematyczne. Mamy kraje, których dług publiczny sam do PKB sięga 200%, jak Grecja, czy powyżej 100% PKB, jak Włochy, które mają niski wzrost gospodarczy, więc w związku z tym ciężko jest im wyrastać tego długu. W Polsce ta relacja to jest 50%, tak, też dużo mniejsza, ale też mamy wyższy rozwój gospodarczy, więc to wyrastanie długu jest prostsze. Natomiast na pewno południe strefy euro jest tutaj problem. W Chinach zadłużenie korporacji, o czym już teraz, jeżeli Państwo śledzą jakąś prasę taką bardziej gospodarczą, to na pewno słyszeli Państwo nazwę Evergrande. To jest jeden z największych chińskich deweloperów, który nieomalże ogłosił bankructwo, zostało tam uratowane, też do końca nie wiemy jak, ale na razie te władze chińskie te problemy, tak powiem, przyklepują sobie troszkę. Zaraz napiję się, bo wiosło. I mamy konflikt gospodarczy, głównie amerykańsko-chiński, który się rozgrywa o technologię i on się będzie rozgrywał jeszcze wiele lat i tutaj też jest to tak też problem, który też być może te niedobory chipów też częściowo są nim spowodowane, które teraz mamy. To, co tłumaczenie pandemią, tak naprawdę ma swoje źródła w tym, że po prostu mamy sytuację konfliktową, właśnie szczególnie w tych sektorach high-tech, w których właśnie mamy te problemy. Ale mamy też megatrendy, na które musimy znać odpowiedź, tak? Które są już poza tymi problemami na teraz. Zmiany klimatyczne, transformacja energetyczna, ceny energii, to w długim okresie będą rosły i to są rzeczy, na które nie tylko Polska w szczególności musi znaleźć odpowiedzi, bo wiadomo, mamy 8% energii z węgla. Ruch imigracyjny wzmożony. I tu nie mówię o tym, co teraz dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, ale w ogóle tak, mamy
wzmożoną tendencję do migracji globalną z Afryki do z południa na północ. I to jest też, to jest też problem, z którym będziemy się mierzyć nie tylko przed tym roku, za 2 czy za 5, ale pewnie za 10 czy 15. Szczególnie, że zmiany klimatyczne, jeżeli takie będą wzmożone, też będą te ruchy nasilać, prawda? Mamy cały proces digitalizacji, nie mówię to o tym, że mamy komputery, tylko mówię o rozwoju sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, czyli komunikacji między sobą różnych urządzeń, łatwości współdzielenia, czyli takich firm opartych na wynajmowaniu swoich usług albo jakiegoś zasobów na chwilę dosłownie, tak? Mamy car sharing na przykład, czy rowery na wynajem, czy samochody na wynajem, czy nie wiem, czy booking.com, na który większość Europy jeździ na wakacje dzięki booking.com, czy dzięki Airbnb, czyli wynajmowaniu sobie na krótko domów, to wszystko jest sharing economy i wszystko to tak naprawdę zostało umożliwione przez rozwój technologii, przez digitalizację, ale to samo dzieje się też w innych branżach i my trochę nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na różnego rodzaju branże. Ma to swój wymiar pozytywny oczywiście, ale ma też negatywny, bo ten rynek jest nie do końca, chociażby taki, nie tylko, nie mówię o tym, ile siedzimy czas przed komputerem i jak szkodliwy może być dla nas Facebook na przykład, tak? O czym ostatnio jest dużo mowy, ale na przykład o tym, że jak są tak szybkie zmiany, to nie ma regulacji odpowiedniej, więc jest bardzo silna tendencja wielu takich firm, szczególnie z Doliny Krzemowej, żeby monopolizować pewne usługi, na razie do nich dokładając, czego na normalnych rynkach robić się nie da albo nie wolno. To tutaj jest to bardzo prawdopodobne. Mamy na przykład firm, które sprzedają swoje usługi za ujemne nieomalże ceny, na przykład nie wiem, jedzenie w dostawie kosztuje taniej niż w restauracji, tak? Takie mamy przypadki w Stanach szczególnie, to znaczy, że ten, który organizuje to dostawę jedzenia, tego dopłaca po to, żeby jakiś rynek po prostu przejąć, tak? To jest taka walka, powiedzmy, XIX-wieczna walka kapitalistyczna na tym rynku, bo on jest nieregulowany i właśnie nieobserwowany i to jest taka bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawy wymiar, na którym też możemy jako Polska może skorzystać być może. No i to jest zmiana modeli biznesowych właśnie, tak? Czyli po prostu różne towary sprzedawane są w inny sposób niż do tej pory były. Zmiana modelu pracy też, tak? To w pandemii szczególnie doświadczyliśmy. No, w tej chwili właściwie praca zdalna stała się standardem. I tak pewnie będzie, to już nie wróci do tego, co było. Wszystkie firmy właściwie, które mogą to zrobić, gdzie oczywiście praca polega na jakimś tej komunikacji, z pracy z komputerem, obliczaniu, pisaniu, przesuwają się w stronę pracy hybrydowej. Nasz bank też zresztą, nasze spotkanie. Kanie jest w takiej formie, prawda, to oczywiste. No ale także takie przesuwanie się ogólnie centrum gospodarki do Basenu Pacyfiku, tak, to jest coś, co my obserwujemy w tej chwili tak naprawdę. Kiedyś centrum gospodarcze to było gdzieś między Stanami a Europą, a teraz gospodarcze centrum jest gdzieś między Stanami a Chinami, prawda, w związku z tym też zmienia w ogóle obraz gospodarczy i zmienia też zainteresowania nawet geopolityczne, prawda? W związku z tym też musimy się jako Polska z tym liczyć, możemy na tym skorzystać, możemy na tym stracić, ale musimy zrobić tak, żeby jak najwięcej na tym, jeżeli się da, skorzystać. Mamy też swoje wewnętrzne jakieś wyzwania tak, dla konkurencyjności. Na końcu powiem też dobre, powiem o szansach, powiem o tym, co musimy zrobić, więc proszę się tutaj niepokoić, że tak wszystko pesymistycznie, ale to nie chodzi o pesymizm, chodzi o to, jakie są po prostu wyzwania. Na pewno mamy niedobór rąk do pracy, wyzwania demograficzne to bardzo silne, więc wszystko, co sprzyja ściąganiu rąk do pracy w Polsce jest bardzo, bardzo istotne. Mamy też konieczność przedstawienia modelu konkurencyjnego z przewagi kosztowej na jakościowej technologicznej. To brzmi tak bardzo technicznie, ale to chodzi o to, że my w tej chwili w Polsce przede wszystkim na przykład to, co robimy w ramach łańcucha dostaw niemieckiego, to są dostawy po prostu rzeczy czy półproduktów, które są pracochłonne, prawda? I naszą przewagą jest to, że nasi pracownicy zarabiają mniej niż niemieccy. No a oczywiście w ramach wzrostu płac, chcemy, żeby płace rosły, a one rosną w Polsce, ta przewaga polska będzie znikała i my musimy zastąpić te przewagi przewagami technologicznymi, jakościowymi,
A to oznacza, że musimy budować własne marki, bo tylko pod własnymi markami tak naprawdę można sprzedawać rzeczy, można realizować taką przewagę technologiczną, prawda? Bo to tak naprawdę nie jest do końca ważne to, gdzie co jest zrobione, tylko ważne jest to, pod jaką marką jest sprzedawane. Znaczy właściciel marki zarabia, znaczy jeżeli mają państwo, kupują państwo cokolwiek, to ten, który jest właścicielem marki, zarabia 70% mniej więcej tego, co to państwo zapłacą, a te 30% to zarabia producent i pośrednik. Tak? W związku z tym nawet jeżeli coś zrobione jest gdzieś poza naszym krajem, to jeżeli jest pod naszą marką, to tak naprawdę pieniądz z tego płynie do naszego kraju. Tak? Mówię to już takim bardzo prostym językiem, a Polska tych marek rozpoznawalnych na rynkach globalnych, a nawet europejskich, ma niewiele, więc tutaj jest to bardzo, też nie jest jakiś proces, który można szybko zealizować jakoś jakąś silną stymulacją państwową, ale no, trzeba go wspomagać. Marek nie buduje się niestety szybko, marki buduje się długo. No to jest trochę powiązane do udziału sportu w firmie zagranicznej, tak? Znaczy połowa polskiego eksportu to firmy zagraniczne, czyli te, które eksportują nie pod naszą marką, tak? W związku z tym to jest właściwie element tego samego, o czym mówiłem. No mamy niestety też relatywnie niskie nakłady na innowacje, badania, rozwój w firmach. To też tu jako my, jako bank staramy się to wspierać. Mamy też niską świadomość. To firmy, które realizują swoją przewagę konkurencyjną przez tanią pracę, nie do końca mają świadomość wyzwań technologicznych. Oczywiście to nie jest jakaś ogólna prawda, ale bardzo wiele właścicieli drobnych zakładów przemysłowych w Polsce tej świadomości tak naprawdę nie ma. No jest takie wyzwanie właśnie co mówiłem przy okazji eksportu usług, ochrona rynków usługowych zagranicznych. No mamy teraz w Polsce bardzo duży problem właśnie z eksportem usług transportowych, bo Niemcy i Francuzi chronią swoje rynki. Cała dyrektywa o pasażerach delegowanych, która w bardzo dużym stopniu utrudnia firmom przewozowym z Polski, czy z Bułgarii, czy z Rumunii też, bo tam one też tam były silnie obecne, utrudnia obsługiwanie tamtych rynków i z takimi protekcjonistycznymi wewnątrz Unii Europejskiej praktykami też musimy się na pewno w jakiś sposób zmierzyć. A teraz na koniec szanse, tak? Znaczy te szanse mamy, tylko musimy ich szukać, musimy na nie patrzeć. To jest coś, co staramy się robić. Przede wszystkim możliwość szybkiego rozwoju na tych nowych rynkach. Co mówiłem Państwu, rozwój digitalizacji, nowe modele biznesowe. Tutaj polskie firmy mogą szybko wejść, bo te rynki nie są jeszcze zajęte, tak? Przez jakieś wielkie firmy. Te marki dominujące jeszcze wbrew pozorom nie są stworzone. One się bardzo szybko zmieniają, tak? Także tutaj naprawdę jest pole do popisu. A gaming tutaj Polska jest bardzo silna, dlatego wymieniłem go na pierwszym miejscu, ale też jakieś branże w fintech mamy rozwiązania polskie, finansowe, świetnie się w Polsce sprzedające i wydaje się, że tutaj mamy przyszłość. E-medycyna, inne e-rynki, o których nawet nie chcę sobie wyobrazić, jakie mogą być e-rynki inne poza medycyną, ale mogą być może ich bardzo wiele. Transport nisko zeroemisyjny, to też wbrew pozorom, pomimo tego, że oczywiście to są głównie samochody, autobusy, to też jest szansa na tym rynku jakoś zaistnieć. No i inne technologie nisko zeroemisyjne, tak, wodór na przykład. Tutaj no, Polska jest producentem wodoru istotnym, to prawda, brudnego wodoru, ale też, ponieważ jeszcze nikt nie produkuje czystego wodoru prawie, to jest tylko 2% globalnej produkcji, no to być może możemy ten wodór czysty też produkować my, prawda? To jest to jakaś okazja. Jeżeli nikt jeszcze czegoś nie robi, to jest duża szansa, żeby zacząć to robić jako pierwszy na masową skalę, że takie próby w Polsce są podejmowane. No oczywiście wykorzystywanie, tak po pandemii szczególnie mamy taką tendencję, o której dużo się mówi, ale jeszcze nie zrealizowała się, do tego, żeby skracać łańcuchy dostaw, do tego, żeby nie być tak zależnym od Chin, od Azji, jeżeli chodzi o montaże, o dostawy różnych podzespołów do takich złożonych produktów, szczególnie jakichś maszyn, urządzeń, te elektroniki, samochodów też w dużym części. Tutaj oczywiście Polska na tym może skorzystać. Pragmatyczne podejście do migracji, czyli nie zamykanie się tylko tak, na migrację, tylko przyjmowanie pracowników z zagranicy, oni są tam po prostu niezbędni. A także wykorzystanie cennego położenia szlaków komunikacyjnych, tak? Znaczy my jesteśmy częścią szlaku handlowego wschód-zachód i możemy to wykorzystywać.
Dlatego budujemy takie inicjatywy jak Trójmorze, czyli tutaj jakby wspólne wiecie, gospodarcze krajów środkowej Europy, będących członkami Unii Europejskiej, wspólne inwestycje w infrastrukturę, tak żeby poprawiać, żeby te szlaki były bardziej drożne, gospodarcze, północ-południe, czy CPK, tak wykorzystując naszą centralną pozycję na szlakach komunikacyjnych też tutaj w Europie, a także poprzez to, że w pewnych rodzajach infrastruktury mamy niedobory, prawda, możemy też wciąż właśnie na drabiach przeskakiwać pewne drogości infrastrukturalne, prawda? Znaczy takim przykładem takiej możliwości właśnie zrealizowanym już, bo nasz sektor bankowy, w polskim sektorze bankowym właściwie nie przeszliśmy nigdy przez etap czeków. W Polsce nie było czeków. Było, ale to było naprawdę to, co się dzieje w Stanach czy w Europie Zachodniej, właściwie nie istniało. Myśmy od razu przeszli do elektronicznych form obsługi, do kart i w momencie, kiedy takie przemiany technologiczne są, są na różnych rynkach, to coś, co jest rozwinięte i trudno zastąpić w krajach, które są w tej chwili od nas bardziej zaawansowane technologicznie, możemy przeskoczyć i przejść do tego, co się właśnie teraz nowego rozwija. I to też są nasze bardzo, bardzo silne szanse. Gadam już strasznie długo, więc chyba skończę, zresztą właśnie dotarłem do końca swojej prezentacji. Bardzo dziękuję, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie oczywiście odpowiem. Ależ bardzo proszę. Dostałem maila, bardzo dziękuję za analizę interesującą. Bardzo proszę, mam nadzieję, że to było ciekawe dla wszystkich, którzy słuchali. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie przyjąć ewentualne pytania z Facebooka. Zadaję pytania do realizacji, jeżeli takie są. Poprosił o info, czy to teraz brak pytań oznacza, czy... To w takim razie, ponieważ nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękuję za uwagę i jeszcze raz mam nadzieję, że to było dla Państwa ciekawe. Dziękuję bardzo.